W dzisiejszym odcinku jesteśmy na skateparku. Zobacz, Pipek, i mamy nawet własne deskorolki. Tak, a wiesz co możemy do tego jeszcze robić? Możemy pisać tutaj cokolwiek chcemy. Patrz, ja zrobiłem taki uśmieszek. Ej, Pipek, tylko nie rysuj jakichś brzydkich rzeczy, bo na skateparku właśnie można mieć spreje, jak wiecie, i można coś sobie rysować. Tak, gdzie tylko chcemy, na różne kolory. Hehehe, dobra, zgadnij, co ja teraz narysuję. Nie wiem, Pipek, to jest chyba jakieś jabłko, tak, wiem, dobra, a zgadnij, co ja narysuję, zrobię coś takiego i napiszę coś takiego. Chwila, czy to są robuxy, ale czerwone? Nie wiem, co to jest. To jest subskrybuj, żeby widzowie zostawili. Dobra, ale wiesz co, dzisiaj będziemy mogli robić różne triki na tej deskorolce i nawet kupię sobie lepsze za chwilę. Co? Ty możesz mieć naprawdę takie dobre rzeczy? Ale wiesz co, Luczek, założę się, że nie wylądujesz idealnie w tym kwadracie, który tutaj narysowałem. Ej, serio, ty chcesz mi zrobić taki challenge? Uwaga i pum, dobra, zatrzymałem się. I co to było proste? No co? Co? To było zbyt proste! O, zaraz zrobię jakieś gorsze wyzwanie, ale ty się wywaliłeś! O, dobra, o, na tej deskorolce trzeba uważać, bo można właśnie dednąć, ale spokojnie, patrz, tutaj są takie rampy, dzięki którym, patrz, będziemy mogli jechać i te nubki też se jadą. Tak, i możemy się wybijać i wszystko rysować, to jest najlepsze, łachu! Tylko uważaj, żeby się nie wywrócić, bo możemy sobie coś złamać. Dobra, spokojnie, patrz, ja muszę się nauczyć i jadę tutaj po obręczy, patrz to, czekaj, trzeba się ustawić dobrze i teraz jadę po niej! Wow, co ty robisz? Nie, dobra, ty jesteś dobry, a ja muszę w takim razie napisać tutaj mój nick, tak, żeby zaznaczyć, że byłem na tym parku. Tak, dobra, to ty się, Pipek, tak baw, a ja tutaj mam w planach porobić dobre triki i kupię sobie chyba za chwilę lepszą rzecz, czyli skuter, czaisz to? Ej, co ty tam kupujesz? Skuter? Przecież to jest zbyt mocne. Dobra, czekaj, ja chcę zobaczyć, jak ten skuter będzie działać tutaj na tym skateparku. Halo, ja chcę tutaj mieć skuter i chwilę, mam coś, to jest hulajnoga taka. Jest lepsza od tej deskorolki, której mamy, czy nie? Czekaj, można zrobić na niej triki, na przykład mógł obracać się w powietrzu, widzisz to? Naprawdę ty, ja też chcę coś takiego kupić, no nie, ja mam tylko taką słabą deskę. Widzisz to, bo ty jesteś słabszy, ale dobra, czekaj, mogę jeszcze zrobić coś innego, czekaj, jeżeli sobie poklikam na przykład coś, to patrz, pom, wybija mnie. Wow, co ty robisz? Ej, dobra, ten skuter jest lepszy i wydaje mi się, że jest nawet szybszy. Tak, widziałeś tego trika, ja podskoczyłem i zrobiłem w powietrzu trik, patrz, skaczę i pom, obracam tą hulajnogę. No nie, ja też nie mogę być gorszy od ciebie, chodź tutaj, teraz cię prześcignę. Tak jest, tylko chwilę, te rampy są strasznie małe, ja tam widzę jakąś większą, co ty na to, żeby na nią podjechać? Tak, tylko uważaj, jak ty się prawie wywaliłbyś na tym skuterku. Dobra, w takim razie wezmę sobie chyba na razie deskorolkę, a za chwilę kupię sobie rower, który kosztuje 150 robuxów. Co ty mówisz, rower jest taki mocny, on jest 100 razy lepszy od tego skuterka albo deskorolki. No tak, dobra, i uwaga, teraz se wjadę tutaj na górę tą deskorolką, patrz, jak jestem wysoko! Ale uważaj, tu jest niebezpiecznie! No tak, ale my na deskorolce potrafimy robić różne triki. Dawaj, Pipek, zaproponuj coś, pokaż mi, co potrafisz. Ej, dobra, co ty na to, że zrobię teraz 360 tak dookoła siebie, jak zlecę tutaj na dół! O nie, ty się nie bałeś? Wow, poleciałeś! Ała, dobra, ale wiesz co, założę się, że nie ma szans, że przekroczysz tą niebieską linię, którą tutaj narysowałem. Ej, muszę to przeskoczyć. No dobra, w takim bądź razie, uwaga, lecę i teraz wyskoczę! Tak, rozpędź się i co? Jak ty to zrobiłeś? Widziałeś, to tu było dosyć proste, ale wiesz co, ja sobie kupię teraz na przykład rower za ten oczywiście 150 roboxów. Co? Przecież rower jest taki mocny, nie kupuj tego! A właśnie, że muszę to kupić, dobra, jestem ciekawy, wow, jadę, dobra, ej, i w sumie na tym rowerze mogę robić niewiele więcej trików, zobacz, wow, w powietrzu mogę nim ruszać! Ale wydaje mi się, że troszeczkę łatwiej się nim steruje i trudniej się wywalić, bo wiesz, na tej desce to od razu, a coś ci się może stać, ale chwila, wywaliliśmy się! Ej, ty też se kupiłeś ten rower, dobra, bardzo dobrze. I czekaj, ja z tego co widziałem, a czekaj, tu jest więcej jakichś rzeczy, tylko chwilę. Musimy pojechać gdzieś tam, bo tam jest kolejna część, czaisz to, Pipek? Tak, widziałem to właśnie, ten park jest podzielony na parę części. I tutaj powinno być coś mocniejszego. Ej, a wjechałem tu przez przypadek. Tak, tutaj można sobie normalnie skakać, tylko a na rowerze jest bardzo ciężko. Wiesz co, ja chyba wezmę sobie normalnie deskorolkę, żeby łatwiej móc na tym jechać. Patrz to, jak się rozpędzę zaraz. Co ty mówisz, nieprawda, najlepszy jest skuterek i ja go właśnie teraz używam, on jest taki dobry. Ej, chwilę, a ja, Pipek, chyba potrafię już się jeździć po obręczy, zobacz jak cisnę. Wow, czekaj, ja nie mogę być gorszy i chwila, też mi się to chyba udaje robić. Czekaj chwileczkę, ja chcę przejechać to całe, to jest najtrudniejsza rzecz chyba na świecie, co? Nie.
nie, no nie wiem, czy to jest takie trudne, ale na pewno bardzo łatwo się wywalić. Au. I tu jest kolejna rampa, siup, patrz jak tutaj można wyskakiwać. Czekaj chwileczkę, w którym miejscu? Ja tego nie widziałem, ja chcę tutaj się nauczyć. Nie, ale patrz na to, tutaj jak się rozpędzisz i tak wybijesz mega wysoko, to wow, masz coś takiego i się rozpędzasz. Ej, faktycznie tutaj da się robić kolejne triki, tak jest. Dobra, to akurat było fajne, ale wiesz co, wydaje mi się, że i tak jestem trochę słabszy, a ja widziałem, że można coś kupić jeszcze za Robuxy. Co ty chcesz jeszcze kupić? Jakiś lepszy pojazd? Tak, to jest coś takiego. Czy to w ogóle da się kupić? Nie, no to jest niemożliwe. Ty chyba musisz tutaj zdobyć ileś tam punktów, a ty tego nie masz. Ej, faktycznie, trzeba być bardzo dobrym w tym skateparku, ale wiesz co? Tutaj widzę jeszcze koło fortuny, a w środku można kupić długą deskę albo łyżwy wygrać. Tak, ja kupię sobie trzy normalnie losowania. Czekaj, co? Niby jakąś jeszcze lepszą deseczkę albo łyżwy, ale tu nie ma w ogóle lodu. Nie obchodzi mnie to, Pimpek. Ja chcę zobaczyć, jak się będzie na tym jechać. I teraz wylosowałem monety. Teraz znowu monety. I chyba bardzo ciężko jest to trafić. No nie, czemu nie można tego kupić? No widzisz, bo to jest jednak bardzo trudne do zdobycia. Ale dawaj na tą najwyższą rampę. Tak, ja muszę teraz przetestować, jak daleko możemy wyskoczyć na tym rowerze. Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj coś jest jeszcze. Patrz, nie było nas tutaj. Tutaj jest chyba największa rampa. Tak, po drugiej stronie. Ja też o tym nie wiedziałem, ale czekaj. Może ja przetestuję to jako pierwszy. Tylko chwila, nie da się tedy przejść. Może spróbujmy tędy. Tak, musimy się rozpędzić, Pimpek, i porobić jakieś triki. Za chwilę zobaczymy, czy damy radę. A, tutaj też się nie da przejść. To jest chyba zablokowane. Ta rampa jest chyba zbyt niebezpieczna. No bo wiesz, jesteśmy teraz na górze budynku. Co, serio? Nie da się tutaj wjechać? No nie, ale wiesz co? Wydaje mi się, że możemy w takim razie stąd zeskoczyć. Nie, co ty robisz? To jest niebezpieczne. A, co ty zrobiłeś? Patrz, robię sobie triki normalnie, Pimpek. Nie bój się, ja tutaj ogarniam naprawdę. I wiesz co? Chciałbym się nauczyć jakiejś najtrudniejszej rzeczy. Czy wiesz może, co jest najtrudniejsze? Ej, Luczek, nie wiem, pewnie jakieś mega trudne triki, ale ja sam ich nie ogarniam. Serio nie ogarniasz trików? Dobra, ja chcę zobaczyć, jak tutaj ludzie robią. Oni sobie skaczą i po prostu ruszają tym. Dobra, ja też cię chcę tak nauczyć. Wow, widzisz to? I czekaj, Luczek, ktoś cię tutaj narysował. Co? Chwileczkę, gdzie mnie narysował? Tutaj, w tym miejscu? Ej, no nie, to jestem ja. Ale ty jesteś gruby, kto to zrobił? Wiesz co, Pimpek, najechałem tutaj myszką i piszę, że to jest Pimpek, czyli ty. Nie, nieprawda, no co? O, myślałem, że się nie dowiesz. No nie, chwileczkę, chyba mi ta deska uciekła. Dobra, muszę ją jeszcze raz tutaj założyć i teraz nauczę się na maksa. Nie ma szans, ja będę lepszy, okej? Musimy zrobić wyścig i jeszcze nauczyć się robić wszystkie triki. I kto zrobi ich więcej, ten wygrywa. No dobra, zróbmy w takim razie wyścig dookoła i musimy polecieć po tych rzeczach tutaj, więc uwaga, wystartujmy stąd i za chwilę zobaczymy, kto jest lepszy. 3, 2, 1, ja już lecę. Dobra, dawaj, ale czekaj, moja deska, ej, nie założyła mi się, no. Nie obchodź mi to, wow, dobra, nie pojechałem na poręczy. Dobra, udało mi się i teraz kolejna poręcz, błagam, żeby mi się udało. O nie, ja będę pierwszy, nie pozwolę ci na to, chodź tutaj, zbliżam się do ciebie, już jestem blisko. No tak, ale chwilę, o, to jest chyba trudne, ja spróbuję tutaj oczywiście wstanąć teraz i tak jadę dalej. Nie, a ja spadłem z mojej deski, ale dobra, biorę mój mini rowerek, czy też skuterek, będę pierwszy. Serio, będziesz pierwszy, nie obchodzi mnie to, czekaj, tutaj jest jakaś deska, ja spróbuję sobie przejechać, czaisz to, ja to umiem już. Nie, nieprawda, ja to umiem lepiej od ciebie, jestem tuż za tobą. Patrz to, Pimpek, teraz lecę naokoło, widziałeś to, Pimpek? O nie, ja będę pierwszy, zostaw tą deskę, może cię zepchnę, tak, i wtedy będę pierwszy. Nie no, wiesz co, Pimpek, ja nawet cię nie widzę, gdzie jesteś, a za mną, dobra, a ja w tym momencie, patrz, jadę sobie bokiem. Wow, to jest dobre, ej, ty naprawdę znasz te wszystkie triki, nie to co ja, ale byliśmy w tym samym momencie na mecie. No tak, i wiesz co, pójdźmy teraz na najbardziej dłuższą rampę, którą można zrobić, czyli tutaj gdzieś z boku. I wiesz co, nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu, czyli tam po drugiej stronie. Ale tam podobno nie możemy wychodzić, bo te miejsce jest tylko dla doświadczonych osób, a my dopiero to zaczynamy się uczyć. No wiesz co, Pimpek, mnie to nie obchodzi. Dawaj, musimy tutaj wjechać. Patrz, ile osób tutaj sobie jeździ. I wow, tu jest jeszcze więcej tych rzeczy. No nie, ale to jest nielegalne. Tutaj się można tak łatwo wywrócić. Nie wchodź na to. Nie obchodzi mnie to, Pimpek. Czekaj, dobra, na to akurat nie dam rady, ale czekaj, o, zrobię sobie trika i no nie, to jest serio ciężkie. Ale wiesz, jak można się tutaj szybko rozpędzić? Serio ci mówię, wow, da się taką szybkość tutaj mieć. Już wiem, czemu kazali nam tutaj nie wchodzić. No właśnie, czekaj chwileczkę, ja tutaj próbuję, ale to jest serio dla jakichś ziomków, którzy bardzo to ogarniają. A, widzisz, nawet sam się wywaliłeś, to nie jest takie proste, a ja tak szybko lecę, patrz na mnie, tutaj jestem. Ej, nie widzę cię, Pimpek, za mną, dobra, ale patrz, ja chyba nauczyłem się teraz skakiwać na to. Uwaga, trzeba zrobić coś takiego i prawie mi się udało. Tak, używaj cały czas swojego skoku na sam koniec, wtedy cię tak wysoko wybije.
zabija! Tak, ja już wiem, o co chodzi. Patrz, tutaj się jego i patrz, lecę, prawie było! O, widzisz, jaki jesteś szybki? O to właśnie chodzi. Musisz być najszybszy na świecie, ale sorry, nigdy mnie nie prześcigniesz, ja będę lepszy od ciebie! Właśnie wydaje mi się, że nie. Zróbmy jeszcze tutaj oczywiście rundkę dookoła i patrz, ja tutaj zrobiłem to dobrze i teraz jest kolejna rampa! Wow, to jest takie trudne, ona jest tak daskos, jak ci się udało to przejść? Ej, naprawdę już zaczynam ogarniać, jak być na tym skateparku i patrz, jadę bokiem! O, a co to ma być? Ała, ja się wywaliłem na moim skuterku, on jest taki słaby! Widzisz, to Pimpek to nie jest dla wszystkich i wydaje mi się, że ja naprawdę ogarniam tego skateparka i zostanę chyba tutaj na zawsze!